Cześć, tu Banshee. Jestem troszkę przerażona. Uspokój się, silnik lustrzanki, bo zawsze chciałam to zrobić, czyli nagrać vlog bez cięć. I właśnie to się dzieje. Jedyne co zrobię, to dodam jakieś może napisy, no i muzykę. Na ruch proszę, bądź dzisiaj spokojny, w ogóle niech wszystko wyjdzie. A więc tak, jest jaka to będzie nuda. Albo to będzie genialne, albo to będzie masakrycznie nudne. Nie mogę nawet moich tych takich przybliżeń cięć, nic. Nie, nie ma cięć, to nie ma cięć. Dobra. W takim razie moim pomysłem, żeby w ogóle coś tutaj robić, nie mogę nic wyciąć, już bym wycięła połowę. Śmieszne. W ogóle dzisiaj tak trochę mnie poznacie, no wiecie, taką bez cięć. Nie chrap, proszę nie chrap. No to tak, pomyślałam, że odpowiem na hardkorowe pytania. I coś tutaj w necie wpisałam, także spróbuję po prostu przeczytać, oby nie były zbyt hardkorowe. Chodzisz nago po mieszkaniu. Okej, no jest pytanie. O, szczerość, nie mogę wyciąć. Kurde. No trzeba być szczerym, więc tak. Czasami wiadomo, jak nikogo nie ma w domu, to jak się szybko chce iść wykąpać, to faktycznie leci się nago, albo chociaż jak tylko czymś przykrywa. Boże szanujące. W której osobie się podkochujesz? Jajku, no tutaj no co, to nie ma jakieś... A nie powiem. Najgłupszy sen, który ci się przyśnił. Najgłupsze sny. Miałam dosyć dużo snów. No i tutaj w tym momencie filmiku bym się 2 godziny zastanawiała, bo nic mi nie przychodzi na myśl, ale muszę w końcu coś wymyślić. Ja mam dużo horrorów, wiecie? Ja mam dużo takich snów, takich głupie. No dużo jest głupich, że latam. To nic takiego. Nie wiem. Nie będę nic kłamać ani wymyślać. Jesteś hardkorem. Z którego roku są te pytania? Czy... O nie! Nie! Kogo z nas chciał... Co? Wolałabyś być piękna, głupia? Piękna i głupia, czy brzydka, ale mądra? No, brzydka i mądra. Nie odpowiadam tak, bo nie wiem co, bo... Tak, no kurczę. Mistrz drugiego planu. Dobra, jak mi się skończy w ogóle jakaś taka gadka na film i w ogóle jak już będę zamulać, to mam takie, wiecie, koła ratunkowe. Tu albo pokażę kosmetyki, albo pokażę gry, a tu mam nawet album ze zdjęciami, także pokażę zdjęcia. Powalone. Oby mi się nie zaciął. Ej, jak mi się lustrzanka zatnie, to przegram. Przegram mój vlog bez cięć, a przecież ja nie, to nie moja wina. Dobra. Co wolisz? Mieć tylko jedynki, nie mieć jedynek. Wolę... mieć tylko jedynki. A nie, ja gryzę bardziej tymi. No to wolę mieć tamte, a nie mieć jedynek. No jeszcze, bania, jedzenie, ważna sprawa. Co wolisz? Zabić przyjaciela, popełnić samobójstwo? Boże, no wolę popełnić samobójstwo. A, szybko odpowiedź. Co wolisz? Urodzić się nieuleczalnie chory, nie urodzić się? Nie, urodzić się nieuleczalnie chory. Co wolisz? Nie mieć przyjaciela, a mieć fałszywych przyjaciół? Nie mieć. Wolę być samotnikiem. Ja mam trochę we krwi taką samotność. Jezu, ten vlog będzie słaby. Słaby to będzie. Nie wiem. Dobra. Jezu, nie mogę tego teraz tego wyciąć. Co wolisz? Wypić kolę i mentosy, wypić Sprite i zjeść 3 banany? Nie wiem, tą kolę i mentosy robiłam, Sprite i 3 banany, nigdy nie wiedziałam, o co chodzi. Wiecie, ja w sumie mam często takie trochę zatrucia pokarmowe, jak na przykład im jajko, piję Pepsi, takie rzeczy, więc no może być to hardkorowy efekt. Nie wiem. Co wolisz? Nosić okulary Cyber Mariana? Być na zawsze niewidomym? Nie, no okulary Cyber Mariana są spoko. Spoko, naprawdę spoko. Pytania mi się skończyły. No, to co tam u was? Dobra, chyba plan awaryjny A, czyli album ze zdjęciami, który Igor
wielmożny Igor, przedłużam, dał mi kiedyś na naszą miesięcznicę. W zasadzie na moje urodziny, no bo nasza miesięcznica to były nasze urodziny. To są takie... O Jezu, teraz ostrzonko? A nie, chyba jest okej. To są nasze zdjęcia z totalnych takich lat. No wiecie. Ej, ale teraz się boję, bo jak coś będzie tam, co nie chcę pokazać, to wolę, żeby nie było, a wyciąć nie mogę. Dobra, troszkę boję się przeglądać, wiecie? Ale no sami tutaj widzicie. Fajne to są strasznie zdjęcia, w ogóle jest taki słodki, że mi to zrobił. Patrzcie, tutaj na przykład jest taki nasz wypad do Warszawy. I tam jest, widzicie, Gerard Way, tam w Dzień Dobry TVN, jak mnie malowali, jakieś takie różne rzeczy. I tutaj mam też takie słodkie, on tutaj mnie tak przerobił psychicznie, więc to takie straszne. Ale, bo dobra, no to są wspomnienia, no bo to jest, przecież to było rok temu. To są powalone zdjęcia, tak bym nie chciała pokazywać, dlatego to pokażę. Tutaj widzicie mnie, taką tam, o tu, psychiczną, takie w ogóle straszne. Ile mamy jeszcze czasu? No jeszcze możemy gadać, no nie tniemy. Taki live trochę robimy. Tutaj jest za dużo osób, na które nie mam jakby pozwolenia, że nie wiadomo, czy oni chcą pokazać się. Ej, i już mi się dzieli klip na 7 minut. I jak mi się teraz utnie, to ej, to nie moja wina, że się uciął. I w ogóle. No, no dobra. Plan A wykorzystany. Pokazałam, co miałam. Ruch. I ty, a ty silniku głupi od lustrzanki, to ja cię kiedyś pokąsam. Dobra, dobra. Ostatnio znalazłam takie gry. Nie chcę zanudzać, wiecie, muszę coś mówić. Takie śmieszne gry znalazłam ze swojego dzieciństwa, na przykład Kangurek Kao. Kocham tą grę, ej. O, no, Monster Tak, ten, to się, tak tego, skakało na trampolinie, aż się, tak się skakało, fajne. A to nie, to mojego brata, nawet, to mojego brata. Dobra, gry pokazane, boże, jaki... Kosmetyki to już będzie totalne dno mojego życia. Więc może pokażę parę gier. No to tak, chwyciłam szybko pod rękę gry, które lubię, czyli Tabu. No Tabu, wszyscy pewnie kojarzycie, bardzo, bardzo fajna gra, lubię Tabu. No nie wiem, no, ten. Później dwie takie moje ostatnie, które też bardzo lubię, czyli Uno. Fajnie się gra, tak w ekipie jak u Karola, coś, jest takie imprezka, tak fajnie się naprawdę gra. Jest. Termofor tu mam. Jezu, pamiętacie ten odcinek Zimowiska i Karola? Proszę, muszę, Jezu. No i Czarny Humor. Genialna gra. Genialna jest ta gra. Naprawdę. Kocham ją. Nie mogę wam chyba wytłumaczyć, no ale szybko wam powiem, że mam jeszcze trochę czasu, mam, to trochę opowiem. Wiecie, czemu ja się tak mrużę? Bo ja po prostu normalnie to bym okularki ubrała. O! I teraz, no to ja widzę, już nie muszę mrużyć, już widzę 8 minut 34 sekundy, 5, 6, 7. No to takie coś, macie jedną kartę, którą widzi jedna osoba i ona czyta całej grupie. Mężczyzna wisi na kawałku liny w pustym pokoju. Pod nim znajduje się kałuża wody. I teraz ta grupa zadaje pytania, czy mężczyzna popełnił samobójstwo? I jak tak, to tak, jak nie, to nie, tam... Wiecie, odpowiada ta osoba, która zna kartę tą, czyli kartę, w której wszystko wiadomo. I pyta na przykład, czy on był nad wanną, czy była ulewa, czy miał dziurę w kranie, czemu ta woda, rozumiecie? A takie jest na przykład rozwiązanie i trzeba do tego dojść. Na skutek zawodu miłosnego lub z innej ważnej przyczyny mężczyzna zdecydował się powiesić, wchodząc na blok lodu, który powoli topił się pod jego stopami. Ale psychiczne. No właśnie ta gra jest taka trochę psycho, ale no w moim klimacie bardzo mi się podoba. I są też inne takie naprawdę fajne, czarne historie właśnie. No takie były totalnie powalone, jak pamiętam z tej imprezy Karola, jako tak ostatnio. Albo jak z Igorem sobie w pociągu rozwiązujemy, no rozumiecie.
No, no coś tak muszę, bym sobie przypomniała. No, a dobra, nie przypomnę sobie, chociażbym... Dobra, Jezu, widzicie, tak ze sobą gadam czasami. Z tyłu jakieś miśki, coś. Okej, chyba możemy kończyć. Ja uważam, że challenge accepted, wszystko zaliczyło. Jezu, tego bym to wyciała, język idiotyczny. Wydaje mi się, że wszystko tak fajnie było. No ale jeszcze w sumie te kosmetyki mogę pokazać. W sensie... Nie, bo ja już ostatnio tak za bardzo w kosmetyki lecę, wiecie? No bo się ostatnio... Ja tutaj się wypowiem. Ja tu się wypowiem. Ostatnio po prostu taki miałam kompleks tego, że wiecie, że inne dziewczyny tak się ładnie malują, a ja jestem taka nadal taka brzydka. I po prostu stwierdziłam, że kupię sobie dużo kosmetyków i one sprawią, że będę ładna. Nie, żartuję, nie słuchajcie mnie dziewczynki. No i dobra, tu już powinnam przyciąć. Chyba jednak popełniłam błąd mówiąc o tym. No i kupiłam sobie tam jakąś paletkę ze Slika. Jupy! To jest chore. I takie pędzle profesjonalne Hakuro na Snapchacie, w ogóle też o tym mówiłam. O właśnie takie różne szminki z Golden Rose i konturówki do ust i teraz staram się uczyć i wiecie, pseudo malować po prostu, no udawać, że umiem się malować, ale i postępy są. Także to wszystko. Co tu jeszcze tak chwytam z ziemi wszystko, żeby coś pokazać, płyn do soczewek. I takie coś, żeby włosy przed suszeniem, przed ciepłem chronić. Co ja mam na tej ziemi? To jest niesamowite, co tutaj... Ja po prostu taki bur, taki syf w pokoju. Dobra. No to się żegnam z wami. Dziękuję za oglądanie. No, challenge, Jezu, nienawidzę tego słowa. Vlog bez cień został zrobiony poprawnie, tak mi się wydaje. I także tego, no. Tak to właśnie było 12, a 13! 13 minut równe. Ach, takie moje marzenie, żeby teraz było to 13 minut. I proszę. Przepraszam, to nie powinno być. Także równe 13 minut wyłączę. Nie umiem, ale się staram. Szybko miniaturkę! Jezu, miniaturkę, ja robię za szybko godzinę. Dobra. Jezu, jakie to było żenujące, ale ja zawsze tak robię i później wybieram dobry screen, klatkę z filmu i wtedy jest okej. Okay. Właśnie widzieliście, jak robiłam miniaturkę. Tylko, że teraz robiłam bardzo krótko, a tak to robię zazwyczaj 5 minut nawet. Dzięki! Dbasz łapki sobie za...